Radio M 107,6 FM. Rozmowa poranka. 8:13 na zegarze. W rozmowie poranka witamy dzisiaj prezydenta Rybnika. Jest z nami pan Piotr Kuczera. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie prezydencie, w piątek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach ogłosił wyrok, uchylając decyzję wojewody, który z kolei wcześniej uchylił decyzję Rady Miasta Rybnika, a chodzi generalnie o zablokowanie budowy nowej kopalni czy wydobywania z nowego złoża Paruszowiec. Miasto jest przeciw, wojewoda uchylił waszą decyzję, teraz sąd administracyjny przyznał wam rację. Sam pan przyznaje na Twitterze między innymi, że nie pora jeszcze otwierać szampana, no ale dzisiaj w Dniu Optymisty chyba jesteście optymistami, tak? Tak, jesteśmy optymistami. To bardzo ważna decyzja. Tak naprawdę udało się obronić plany zagospodarowania, które przyjęła Rada Miasta. Na pewno jestem bardzo wdzięczny wszystkim mieszkańcom Rybnika, którzy wspierali działania Urzędu Miasta. Myślę, że uda się pokazać, że ten teren jest cały czas wartościowo przyrodniczy, że ten teren to teren spokojnej zabudowy, a nie teren przeznaczony pod eksploatację. Na pewno górnictwo było ważnym i cały czas jest ważnym elementem krajobrazu gospodarczego miasta Rybnika, ale myślę, że w XXI wieku stawianie na dalszą eksploatację jest po prostu nieporozumieniem. Musimy szukać innych ścieżek rozwoju gospodarczego. Mimo że kopalnie to miejsca pracy. Oczywiście to są miejsca pracy, mam tego świadomość. Ja jestem zwolennikiem ewolucji, jeżeli chodzi o zmianę krajobrazu gospodarczego miasta. To temat podstawowy, ważny. Myślę, że dzisiaj w dobie pandemii czujemy, jak gospodarka jest ważna, dlatego aby również państwo, samorząd mógł finansowo funkcjonować, to coś, co jest pewnym stabilizatorem również państwa. No ale z drugiej strony, gdy patrzę na rozwój technologiczny, na rozwój innych dziedzin życia, to wydobywanie kopalin no, raczej odsyła nas w krajobraz XIX wieku i w taki rozwój gospodarczy, którego dzisiaj byśmy już po prostu nie chcieli. To niezależnie od tego, jak wyglądają dyskusje o przyszłości energetyki, to zapytam, czy pan już ma wizję przyszłości miejsc zatrudnienia dla tych, którzy mogliby pracować w kopalni Paruszowiec, a nie będą? Powiem tak, że tutaj ten element ilości miejsc pracy jest bardzo złudny. To znaczy ja mam sygnały z terenów, gdzie ta eksploatacja miała się odbywać, że doprowadziłoby to do likwidacji dużych zakładów, które znajdują się w obszarze po dawnej hucie Silesia. A to oznacza, że ten rachunek tak naprawdę byłby dla nas ujemny. Mamy na terenie dawnej huty Silesia firmy, które specjalizują się w produkcji na przykład podzespołów do samochodów. Jest tam centrum badawcze, które tak naprawdę musiałoby się wyprowadzić z Rybnika no z powodu choćby różnego rodzaju ruchów, nazwijmy to tektonicznych i szkód górniczych. Także ten element zatrudnienia jest trochę złudny. Ja bardzo wierzę w to, że również inwestycje w ramach Unii Europejskiej, technologie spowodują, że stopniowo będziemy w stanie na terenach pogórniczych w Rybniku doszukiwać się takich obszarów, gdzie powstaną miejsca właśnie związane z tego typu branżą. No a wracając do samej decyzji sądu, pisał pan zaraz po tej decyzji sądowej z piątku. Wygraliśmy, sąd uznał, że nasza uchwała blokująca budowę kopalni Paruszowiec jest ważna, dziękuję za wspólną walkę, ale wiadomo, że wojewoda jeszcze się może odwołać od tej decyzji. Pan z kolei wyraża nadzieję, że wojewoda się nie odwoła, bo spór idzie raczej, jak rozumiem, o sprawy proceduralne niż o to, że wojewoda sprzyja budowie kopalni. Chyba, że sprzyja, jak wyglądają pana rozmowy z wojewodą. Ja myślę, że tutaj bardziej chodzi o kwestie proceduralne, które mam nadzieję tutaj sąd wyjaśnił. Z punktu widzenia miasta no bardzo bym chciał, żeby ten temat zmierzał ku końcowi. No bo przyznam się, że atmosfera społeczna wokół tematu jest w Rybniku bardzo, ale to bardzo negatywna dla samego projektu. A myślę, że dzisiaj nie da się robić dużych rzeczy. Przedsiębiorstw, które mają oddziaływać na miasto, zmagają się z społecznością. Panie prezydencie, przy okazji rozmowy o
O kopalni Paruszowiec. Poruszmy też na chwilkę temat ekologiczny, bo pan apeluje także o to, żeby skończyć z kopciuchami. Takie hasło gdzieś tam się pojawia również w przestrzeni medialnej. Ale jak to zrobić? W miastach są tysiące jeszcze starych kotłów węglowych. A Rybnik zresztą nie należy do miast o najczystszym powietrzu, jak wiemy. Tak jest. Ja tutaj w tym miejscu dziękuję mieszkańcom, że jesteśmy miastem, gdzie najwięcej osób skorzystało z rządowego programu Czyste Powietrze. Przyszło 1200 wniosków. Oczywiście to absolutnie nie wyczerpuje z całej skali problemu. Trzeba powiedzieć, że w naszym zasobie miejskim robimy wszystko, aby w tym budżecie, i tu przypomnę, przyszło 70 milionów złotych, przeznaczamy na termomodernizację, na wymianę źródeł ciepła, ale problem jest rzeczywiście w budownictwie jednorodzinnym, ale uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego jest jednoznaczna. Od 1 stycznia przyszłego roku tak naprawdę jedynym piecem węglowym to może być piec piątej klasy, jeżeli mówimy o wymianie tych źródeł, które dzisiaj nie spełniają rygorów klasy trzeciej i czwartej. No i bardzo zachęcam mieszkańców, aby szli w kierunku ciepła systemowego albo tego najbardziej nowoczesnego. To się wiąże oczywiście z wydatkiem, ale z drugiej strony... Czasu jest niewiele. Różne miasta różnie sobie radzą, ale chyba żadne sobie nie rodzi tak, żeby do 1 stycznia przyszłego roku to się udało osiągnąć. Tak jest i ja bym tutaj bardzo nie chciał, aby Sejmik Województwa próbował zmieniać całą uchwałę. Ta data jest bardzo mobilizująca, ona jest trudna, ale mobilizująca i obserwuję jednak duże zainteresowanie mieszkańców. Masa krytyczna, tak to nazwijmy, się przewala. Oczywiście są dyskusje, często problem ekonomiczny gdzieś tam jest pokazywany, ale my też z doświadczenia i z obserwacji widzimy jedną rzecz, że no, po prostu trzeba w życiu przyjąć aktywność. To znaczy może nowy samochód, może nie nowy telewizor, a raczej trzeba zainwestować w źródło po prostu ekologiczne. I te akcenty, ta zmiana mentalności to jest oczywiście proces, ale mam przekonaną nadzieję, że Rybniczanie też już do tego dojrzeli, no bo to dzisiaj jest podstawowy problem społeczny miasta. Przekłada się to również na przykład na funkcjonowanie biznesu i gospodarki w mieście. Po prostu tam, gdzie jest brudne powietrze, zanieczyszczone, nikt nie chce inwestować i ludzie się po prostu wyprowadzają. To a propos biznesu, zapytam o sytuację w mieście po wydarzeniach z weekendu. Dlatego a propos biznesu, że chodzi o klub Face to Face, który otworzył swoje podwoje mimo obostrzeń. Wiemy, że doszło do interwencji policji. Wiemy, że no, było dość... No, niektórzy mówią brutalnie, inni mówią, że po prostu przerosło to wszystko sytuację, sytuacja przerosła policję. Tak czy inaczej pan apelował potem do wszystkich stron tego konfliktu o spokojne nastroje, do firm apelował pan o to, żeby jednak rozważnie podchodzić do otwierania działalności w sytuacji pandemii, ale też do wszystkich stron pisał pan na Twitterze, apeluje o dialog i rozsądek. Jak dziś wygląda sytuacja w Rybniku? Czy w ogóle jeszcze jest jakieś echo tych wydarzeń, czy się uspokoiło? Oczywiście. Echo wydarzeń jak najbardziej pozostało. No, w mieście no, nigdy nie mieliśmy aż takiej akcji, nazwijmy to, bo ta akcja to również niestety potężne emocje, a emocje bardzo szybko mogą się wymknąć spod kontroli. Z jednej strony klub i tutaj dochodzą, i to trzeba też głośno powiedzieć do prezydenta, głosy restauratorów, przedsiębiorców, branży szeroko rozumianej gastronomicznej, która mówi wprost o tym, że po prostu nie wytrzymują tego lockdownu finansowo i że tu się pojawią problemy i są bardzo zdesperowani. I to też muszę wziąć pod uwagę. Dlatego apel o zachowanie spokoju społecznego i jednak pewien dialog. Emocje nigdy nie są dobrym doradcą, a w tym wypadku no, mieliśmy właściwie obrazy scen bardzo smutnych. Młodzi ludzie naprzeciwko policji. Ja rozumiem te emocje, rozumiem niepokój branży. No i też rozumiem, i te głosy też dochodzą do prezydenta. No, zaczyna, mam takie wrażenie, rodzić się pewien ruch obywatelskiego nieposłuszeństwa wobec tych obostrzeń, które gdzieś tutaj się pojawiały. Widzę i też się da odczytać, czy w prasie, czy w internecie, miasta, które po cichu, ale jednak zachęcają do tego, by je odwiedzać. No, pojawiają się restauracje, które też po cichu się otwierają. Myślę, że to nie służy ta sytuacja nikomu. Ja bym tu szukał po prostu z poziomu rządowego nowych rozwiązań. Myślę, że psychologicznie ta sytuacja jest dla mieszkańców, dla obywateli bardzo, bardzo trudna.
To na koniec zapytam, czy, bo stoi też pan na czele Śląskiego Związku, który skupia różne gminy i miasta, czy widzi pan taką możliwość porozumienia z rządem, który dość realizuje dość twardą politykę chwilami. Tutaj rozmawiamy w ostatnich dniach zwłaszcza z gminami turystycznymi, górskimi. No tam jest z jednej strony pomoc, z drugiej strony wiemy, no, co robią właściciele stoków czy wyciągów narciarskich, mówiąc, że nie wytrzymają tego. Rybnik to nie jest takie miasto typowo, znaczy nie jest w ogóle miastem narciarskim, w związku z czym nie macie pewnie problemu z wyciągami jako takimi. No ale są branże, jak wiadomo, te hotelarsko-gastronomiczne, o których pan też mówi, które mają kłopot. Patrząc z perspektywy prezydenta miasta i szefa związku, widzi pan możliwość jakichś rozwiązań w tej materii? Śląski Związek Gmin i Powiatów no, podpowiedział w swoim ostatnim stanowisku, że trzeba szukać takich rozwiązań. Stanowisko zostało przesłane na ręce pana premiera. Po prostu włodarze naszych miejscowości no, zauważają ten problem. Ten głos samorządu zawsze jest moim zdaniem dość dobry, no bo tak naprawdę mamy relacje z dość dużego obszaru i w naszych stanowiskach Śląskiego Związku niejako je przerabiamy na papier i dajemy jasny sygnał, że trzeba po prostu szukać rozwiązań. Bardzo źle się dzieje, gdy prawo nie jest przestrzegane, a z drugiej strony jest kontestowane w postaci różnych ruchów nieposłuszeństwa obywatelskiego, no bo z jednej strony zdrowie najważniejsze, ale z drugiej strony myślę, że to już tak długo trwa, że te podstawowe bariery zostały już po części mentalnie trochę przełamane, no i wszyscy liczą na szybką akcję szczepionek, że to się wszystko jak najszybciej zakończy. No, na pewno zdrowie najważniejsze, ale z drugiej strony gospodarka domaga się swoich praw. To też przecież ważne w naszym życiu. Bardzo dziękuję. Piotr Kuczera, prezydent Rybnika i szef Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.